30 lat minęło jak jeden dzień. Dokładnie tyle czasu upłynęło od premiery filmu Kogiel Mogiel 1, a dzisiaj świętujemy zakończenie zdjęć do trzeciej części produkcji i już za chwilę zapytamy aktorów oraz twórców filmu o wszystkie szczegóły, które działy się na planie oraz o to, co zobaczymy na ekranie. Zostańcie z nami. Moja postać nie jest zero-jedynkowo postacią pozytywną. Czemu tak jest? No nie chcę zbyt wiele zdradzić, ale... Ale będzie też romans. Więc muszę zapytać, czy... Dobrze, że to postawiliśmy kropkę, bo też nie chcę za wiele mówić. Ale ja muszę zapytać, czy udało się sprawdzić, jak całuje Anna Mucha? Może się udało, może się nie udało. Na pewno romans będzie i do zobaczenia w kinach 25 stycznia. Tak. Moja postać to w ogóle jest taki dodatek, taka troszkę ozdóbka. Ja przeczytałem w pressbooku, że pani będzie urzędniczką, ale tutaj na fotosach, jak była konferencja, widziałem, że ta urzędniczka miała taki niekonwencjonalny strój, więc... O co tam chodzi? Niekonwencjonalna urzędniczka, tak, niekonwencjonalna, powiedziałabym taka z niemieckim, niemiecki ordung. Żebym tak to określił. Niemiecki porządek. Muszę zapytać o wątek pani Wolańskiej, bo został obsadzony bardzo współcześnie. Coach, sex coach, o tak to się nazywa profesjonalnie. Ja myślę, że to jest to, czego było potrzeba i ten temat dość no taki, jak to tutaj niektórzy mówią, że taki odważny, że coś. Ja myślę, że nie, no normalny, my powinniśmy wreszcie zacząć normalnie mówić o seksie, o erotyce, a nie ciągle w kontekście jakiegoś skandalu albo że czegoś nie przystoi, co nie przystoi. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Wtedy bardzo wiele żartów tworzyło się na zbitce właśnie między obyczajowością wiejską, zwyczajami wiejskimi, sposobem życia, a miastem. Tutaj starałam się też to zrobić w ten sposób i dlatego taki wymyśliłam zawód dla Wolańskiej, żeby rzeczywiście też była jakaś różnica i żeby moment, kiedy Kasia ogląda ją w jakiejś telewizji śniadaniowej we własnym domu na telewizorze i ona pyta, to mogę zdradzić, jest, czy pani rozmawia ze swoją łychtaczką? I to jest jakby ten szok rzeczywiście, że tu zbijamy też te dwie obyczajowości. Najczęściej pracuję przy komediach romantycznych, w związku z tym tam najlepiej by było, żeby byli sami królewicze i same królewny i żeby ludzie bardzo ładnie wyglądali. A tutaj to był w sumie taki pierwszy film, jeżeli mówimy o filmie, że miałam szansę na to, żeby tej mody nie było. Próbowałam przede wszystkim pokazać osobowość tych bohaterów. Jaki ostatecznie Piotruś wyszedł państwu? Sam związek z Kasią Skrzyneską, czyli tak naprawdę Piotruś znalazł swoją Kasię, też pokazuje to, kim on jest. Piotruś, mimo tego, że był napisany na taką ciapę, to jednak żeśmy doszli do wniosku, że on po takiej matce, on jednak poszedł w tą mocną osobowość matki. Ja miałem takie poczucie, jako sam jego ojciec, że właśnie pokazać też, jaki wpływ ma właśnie, jak największy wpływ mają rodzice na dzieci. Jakby, jak można skrzywdzić dziecko, nie? I myślę, że to jest dramatyczna bardzo postać, tak ją chciałem przedstawić, ale gdzieś tam jednak z zabarwieniem komediowym. Kochani, bardzo Was zapraszam do kin. To jest naprawdę fantastyczny film, zapowiada się rewelacyjnie. 25 stycznia w kinach w całej Polsce.